A jak to się stało, Sobczak, że z komandosów do nas trafiłeś? Przecież tu nuda, tam miałbyś wiele okazji do wykazania się. Wykazania? Niby czym, obywatelu kapitanie? Obywatelu pułkowniku... Z twoim doświadczeniem daję sobie wyciąć taki numer. Biją ich ludzie w mundurach takich jak twój. Nie takich. Ten? Ty! Zostaw, kurwysyno! Przestań go bić! Ty nie tapnaj co do tego. Gówno, Sobczak, odpuść! Wojskiem jesteśmy, a nie milicją. I nigdzie z tymi kurwami chodzić nie będziemy. Jak coś pójdzie nie tak, to lepiej też daj się odstrzelić. Ten żołnierz jest najlepszym strzelcem w całej jednostce. Jestem przekonany, że jak dojdzie do jatki, to odjebie cię pierwszego. Ale się porobiło. Zagrałem w filmie Konrada Łęckiego i to jedną z głównych ról. Konrad Łęcki, reżyser słynnego Wyklętego, jakiś czas temu zaproponował mi angaż, taki normalny, klasyczny, filmowy, w swojej krótkometrażowej produkcji. Po przeczytaniu scenariusza natychmiast się zgodziłem. Jest to film, którego opowieść została stworzona na podstawie prawdziwych historii autentycznych ludzi, którzy służąc w Wojsku Ludowym, Wojsku Polskim, w stanie wojennym, sprawili, że Jaruzelski nie przespał kilku nocy. Zobaczcie zwiastun, a całość filmu jest dostępna na kanale YouTube'owym Konrada Łęckiego. Miłego odbioru. Jestem ciekaw waszej opinii. Marek Miśko, czuwaj. Skurwysyny.